Niedziela 30 lipca, rozpoczynam analizę weekendową. Rozpoczynam od indeksu WIG20, który ten tydzień zakończył utworzeniem kolejnej białej świecy wynoszącej nas na nowe maksima cenowe. Minusem może tego wzrostu jest to, że przy dużo wyraźnie o połowę mniejszym obrocie aniżeli ta biała świeca z poprzedniego tygodnia, ale jednak doszło do wybicia zarówno i strefy, jak i również tutaj tej, nazwijmy to, linii trendu poprowadzonej od szczytu z października 2022 roku. A zatem patrząc na układ świecowy, no jak najbardziej dalszy wzrost powinien mieć miejsce i tutaj zaczyna robić się, znaczy może nie tyle zaczyna robić się, bo to jest, ale najbliższe takie opory istotne dla rynku to jest okolica 2250. Tutaj mamy taką konfluencję zniesień, to znaczy się równość fal tej pierwszej wzrostowej i teraz tej drugiej oraz w całym układzie układ 50 na 78,6. 2300 górne ograniczenie kanału, ale to, że tak powiem, z każdym tygodniem rośnie, więc jest takim mniej dokładniejszym oporem, że tak powiem. No i potem okolice 2380, gdzie mamy strefę na koronę i gdzie również powolutku zbliża się nam główna linia trendu, znaczy główna linia trendu, tak to nazwijmy, trendu od 2011 roku, tak, poprowadzona po szczytach, a więc to są te poziomy, które stanowią w tej chwili cel dla byków i dla kontynuacji tego wzrostu. Patrząc na wykres z kreski dziennej, no to tu można powiedzieć, nic się dla mnie osobiście nie zmienia. To znaczy się, ja cały czas widzę to w ten sposób, że po wykonaniu tutaj tej korekty pędzącej jesteśmy gdzieś na ukończeniu jakiegoś impulsu. I tutaj no trudno jest powiedzieć, czy mamy tutaj czwartą pędzącą, tu będzie piąta z wyjściem na te 2200, tam 32-250, czy tworzy nam się clean, ale no tu również nie mamy jeszcze jakiś oznak tego, że ten impuls się kończy. Natomiast dla mnie uważam, że jest to dość poważne zagrożenie, że ten impuls się kończy i ja bym tak to określił, lada moment powinno nastąpić zejście korekcyjne co najmniej, no bo od tego będzie również zależało ewentualne dalsze wyższe poziomy, no bo jeżeli tylko wykonamy tutaj korektę tego całego swingu wzrostowego, który jeszcze obecnie trwa, nie wybijemy tutaj tych okolic 2000 punktów, no to po zakończeniu tej korekty powinniśmy mieć dalej i wtedy jak najbardziej możemy liczyć na poziomy 2403 nawet i atak na szczyt z tego 2022 roku. Jeśli chodzi teraz o indeks szerokiego rynku, WIG, no tutaj sytuacja, nazwijmy to, podobna, no w tym stylu, że doszliśmy, jest mała, mniejsza świeczka od poprzedniego tygodnia, jest również o połowę mniejszy obrót, no i dochodzimy tutaj do strefy na koronę, tak? Jak widzimy, jest miejsce jeszcze do ataku na szczyt, jest miejsce do górnego ograniczenia kanału, więc i układ świec jak gdyby no dalej tutaj nam sugeruje, że jak najbardziej ten wzrost jest możliwy, aczkolwiek no, trzeba zwrócić uwagę na jak gdyby wygasanie tego potencjału wzrostowego poprzez coraz mniejsze świece wzrostowe. Patrząc na wykres dzienny indeksu WIG, no to tu jest no, w ten sam sposób. Po tej korekcie mamy no dla mnie osobiście tak to wygląda, jakbyśmy mieli tutaj zakończoną falę trzecią impulsu, teraz pytanie czwarta i tu robimy piątą, nie wiem, w klinie, w czymś, czy tu jest czwarta pędząca, ale też jak gdyby no, na razie nie mamy powodów do tego, aby uznać, iż definitywnie kończy nam się ten ruch. Natomiast to samo, co na indeksie WIG20, no zagrożenie tego, że ten swing, ten impuls gdzieś niebawem na naprawdę niedalekich odległościach, czyli jeszcze tam, nawet jeżeli ten wzrost, to myślę, że raczej już nie jakiś pokaźny, że to zakończenie
jest gdzieś niedaleko, no i wkrótce, w najbliższym czasie powinniśmy wejść w korektę, co najmniej w korektę tego ostatniego swingu. Kolejny indeks to MWIG. Na MWIG-u widzimy po silnym ruchu wzrostowym, który no należałoby uznać jako falę trzecią, no nie chcę to się inaczej nazwać od tej strony tutaj, bo ten tydzień przyniósł nam krótką korektę. Patrząc na te korekty, jakie miały miejsce tutaj cały czas przy budowaniu tego swingu, bo tutaj jest ta pierwsza w postaci schodków, potem druga, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i teraz. No, moim zdaniem teraz, no też nie możemy tego powiedzieć, bo kto zabroni, żebyśmy nie tworzyli jeszcze tydzień czy dwa na przykład jakieś korekty w postaci małych czarnych świec, ale najbardziej tym realnym scenariuszem wydaje mi się, że rozpoczęła się albo była nawet jest cała już fala czwarta i jeszcze i tak rynek indeksu WIG20 powinien tworzyć falę piątą z atakiem na tą strefę tutaj 5500 punktów. Patrząc teraz od strony dziennej, no to tutaj właśnie widzimy tą po pierwsza, druga, teraz tutaj pierwsza, druga pędząca, trzecia. Tu jesteśmy w czwartej, no i tutaj jeśli chodzi o tą falę czwartą, to tu widzimy na wykresie dziennym, że moglibyśmy tu już mówić o jakiejś trójce przez ten cień górny z czwartku, więc tutaj jest jak najbardziej możliwość zakończenia tej korekty, tym bardziej, że mamy tutaj też tą przebitą silną strefę w tej chwili wsparcia. No i tutaj niebawem, znaczy się moim zdaniem powinniśmy uzyskać jeszcze jakiś ruch do góry w ramach wykończenia całego tego impulsu wzrostowego, no a potem co najmniej wejście w korektę, tak? I z naszych polskich indeksów SWI, który po wybiciu tej strefy, takiej szczytu z 2021 roku i robi tutaj jak gdyby jej retest po pierwszej świecy z ubiegłego tygodnia, takiej delikatnej spadkowej, teraz mamy takie doji z tym dolnym cieniem wyższym, reagującym na tą strefę właśnie tego szczytu. No tutaj moim zdaniem też ten element, no wskazuje, że jest szansa na to, że powinniśmy jeszcze iść dalej do góry. Tym niemniej jednak, jeśli chodzi o SWIG, no to tutaj mam na względzie, że też po zakończeniu tu ewentualnie fali czwartej mamy no, coś w rodzaju pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta, piąta powinno jeszcze być, aczkolwiek no nie odrzucę całkowicie scenariusza, w którym tworzy nam się tutaj jakiś klin końcowy, gdzie mogłoby dojść do końca, ale żebyśmy myśleli o tym końcu, no to musielibyśmy mieć teraz poważniejszy spadek, który wybije co najmniej minimum tej czarnej małej świeczki, a więc poziom 21 497. Tak, moim zdaniem jeszcze coś do góry, ale to jest wszystko. Obiektywnie patrząc, trzeba sobie zdawać sprawę, że najprawdopodobniej na tych wszystkich indeksach, mówię najprawdopodobniej, bo na giełdzie nie ma nic pewnego i zdarza się, że nawet z takich znowu schodków nagle powstaje duży wystrzał i jest kolejny jakiś silny ruch, ale no tutaj patrząc na całość, no tak jak na każdym indeksie, wydaje się, że do wzrostu nie zostało naprawdę wiele miejsca i niebawem powinniśmy doświadczyć jakieś, co najmniej tak jak mówię, korekty tych ostatnich wzrostów. No i patrząc teraz tutaj na wykres dzienny, no to po tej korekcie, no widzimy, no jest jakaś pierwsza, jest druga, jest trzecia, no według mnie tu jest czwarta, więc jeszcze wyjście na nowy szczyt jak najbardziej powinno mieć miejsce. No i teraz przejdźmy do indeksów zachodnich. Najpierw DAX, biała, wyraźna świeca, wybijająca definitywnie, znaczy definitywnie, może za mocno powiedziane, ale wychodząca na nowy historyczny szczyt, zamknięcie tygodnia niemalże na maksimum tej świecy, a więc no tutaj jak najbardziej jest szansa i możliwość dalszej kontynuacji wzrostu. No i teraz, gdybyśmy tak spojrzeli, to tak naprawdę zobaczmy, otwiera nam się tutaj droga dość poważna, bo jakieś konfluencje, no bo tutaj wiadomo, żadnych oporów cenowych nie będzie, bo jesteśmy na historycznych szczytach, ale jakieś konfluencje zniesień, czy też ewentualne linie kanałów, no to wszystko jest w obszarze około 2000 punktów wyżej, a więc no.
potencjał jak gdyby do wzrostu od tej strony patrząc jest, ale musimy teraz sobie zdawać z tego sprawę. Tak jak mówię, no właściwie rynek wymagałby natychmiastowej kontynuacji, czyli ten kolejny tydzień musiałby przynieść nam tutaj białą świecę, żebyśmy w ten sposób mogli patrząc na to od strony wykresu dziennego. No po kontynuacji, po tej konsolidacji, jaka tutaj miała miejsce, mieliśmy ostre wybicie. No i tutaj zwróciłbym uwagę, że cały czas rynek, obojętnie jakby nie patrzeć, walczy z wybitą tą linią. Tego dolnym ograniczeniem kanału, ale no w świetle tego, co tu widzimy, coraz bardziej wydaje się, jak gdyby taki, tutaj chciałbym powiedzieć, coraz bardziej, bo do tej pory, łącznie z tym wyjściem z czwartku, no to powiedziałbym, że jest jeszcze szansa, znaczy się szansa, że upatrywałbym tutaj kwestii, gdzie tu w tej konsolidacji mieliśmy falę czwartą, o, tak najprościej powiedzieć, i wyjście fali piątej. Natomiast w tej chwili no, robi się już to dość spora, że tak powiem, odległość tej fali piątej, w cudzysłowie fali piątej. W związku z tym no, pojawia się nam możliwość, że jednak jest to pierwsza, druga i w tej chwili trzecia, tylko że tutaj mieliśmy drugą pędzącą i wtedy trzecia. No i wtedy dojście do tych poziomów tam, nazwijmy, jak to powiedziałem, około 18 tysięcy, no wcale nie byłoby niczym dziwnym. Tym niemniej jednak no, powinniśmy mieć dalszą kontynuację, czyli tutaj nie ma miejsca na, moim zdaniem, wielkiego miejsca na jakieś korekty. Tu powinna być kontynuacja, dalszy wzrost. Od początku, od pierwszego dnia nowego tygodnia. Natomiast jeżeli dojdzie tutaj do jakiegoś silniejszego odwrotu, no to będzie już ryzyko fałszywego wybicia i tak dalej, i tak dalej. No a tym, co najgorsze dla byków, no to będzie zejście poniżej poziomu 16 tysięcy punktów, czyli jak gdyby wyjście dołem, przejście z powrotem przez tą konsolidację i wyjście dołem z jej wybicie jej dolnego ograniczenia. No i na koniec S&P. No i tutaj kolejna biała świeca, też na lekko mniejszym obrocie. To wszystko dzieje się w okolicach tutaj strefy na koronę. No i tu znowu patrząc od tej strony, to oczywiście potencjał do wzrostu, tego nie możemy wykluczyć, do wzrostu na nowe szczyty jest jak najbardziej. No weźmiemy, że DAX jest na tych historycznych szczytach, no ten S&P, rynek amerykański idzie gorzej, ale czemu by też nie miał być? Więc tu jak najbardziej ten potencjał według mnie jeszcze jest do pójścia, ale musimy sobie też zdawać sprawę, że po wykonaniu tutaj tego układu, który miał miejsce, mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą pędzącą i tu jesteśmy no, w piątej, więc potencjał tego swingu moim zdaniem jest na wyczerpaniu. Jest na wyczerpaniu i on tu się kończy. To mówimy co prawda o swingu w układzie tygodniowym, więc nie możemy powiedzieć, że jeszcze nie będzie dojścia, ale wydaje mi się, że tutaj naprawdę niewiele, wiele wyżej to powinno być i mam obawy co do tego, czy ten impuls jest w stanie dojść do poziomów szczytowych. Moim zdaniem raczej mniejsze ma na to szanse. Wydaje mi się tutaj bardziej, jeżeli już mielibyśmy iść na te nowe szczyty, to wejście w korektę o tyle silną, jak na ostatnie tutaj 18 tygodni, z zejściem do strefy na poziom 4300. Bo to mi się wydaje tak najbardziej prawdopodobne. No i teraz patrząc na S&P od strony dziennej, no to pytanie też, czy tutaj mieliśmy układ pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czy jednak jakaś czwarta pędząca, wyjście piąta. No jesteśmy, myślę, że jak to by, tak bym może trochę przesadzał, ale na przededniu zakończenia tego impulsu wzrostowego, bo mówimy tu o tej z wykresu tygodniowego, tej właśnie fali piątej, tak? Tej ostatniej. Ja może jeszcze raz tutaj pokażę. O tej. Czyli nie o całości, bo całość to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta pędząca i piąta. W związku z tym pojawiają się też tu na każdej świecy tej tygodniowej górnej cienie. I teraz jeżeli tą piątą właśnie weźmiemy tutaj w rozejście, rozbrat, no to pytanie, mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą, czy już jest po piątej? No, moim zdaniem potwierdzeniem tego, co będzie, znaczy się
gdyby miało być już zakończony wzrost, no to powinniśmy mimo wszystko osiągnąć wybicie tutaj poziomu 4530, tak, tych dwóch poziomów dołkowych. Jeżeli tu nastąpi to wybicie, no to moim zdaniem będzie to wskazywało już dość mocno na to, że ten impuls, nie tylko ta piąta fala tego większego, ale cały ten duży impuls tutaj od początku tej, jak gdyby po korekcie pędzącej, dobieg końca i wejdziemy w korektę co najmniej, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że co najmniej do zejścia do poziomu tych okolic 4300. Czyli można by podsumować, że na wszystkich indeksach oczywiście droga na wzrosty jest otwarta w średnim terminie, długim terminie jest ona otwarta nawet i na dość duże zakresy, tak? Ale patrząc na wykresy już dzienne, no to musimy sobie zdawać sprawę, że obiektywnie patrząc, najprawdopodobniej jesteśmy w końcówkach całych swingów wzrostowych, jakichś tam fal niższego rzędu, i tu co najmniej wejście w korektę wydaje się mocno prawdopodobne, i to nie w jakiejś dalekiej odległości, chociaż tego też do końca nigdy nie możemy powiedzieć, bo kto zabroni temu, żebyśmy na przykład utknęli na tych poziomach, co tam teraz się znajdujemy, i przez cały tydzień, zwłaszcza że są wakacje, ten okres urlopowy, na przykład szli w bok i to może potrwać, ale patrząc od tej strony, jak gdyby cenowej, to niewiele do wzrostu jest jeszcze do osiągnięcia, a należałoby się spodziewać, że lada moment powinna nastąpić korekta. I to właściwie dotyczy wszystkich indeksów. Jedynym takim innym indeksem, który bym powiedział, to na naszym rynku, właśnie dwa inne, to na naszym rynku SWIG i MWIG, które mogłyby właśnie wejść jeszcze w fazę piątej w piątej, czyli tego ostatniego ruchu do góry, bo one już wykonały jakieś takie korekty czwartego, ale to może się zbiegać właśnie z tym, że również i na tych pozostałych indeksach, łącznie z tymi indeksami światowymi, jeszcze tam dzień, dwa, trzy będzie jakiś ruch wzrostowy, który dobiegnie końca i zakończy całkowicie impuls. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.